Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Oczywiście z ulubioną yerbą. Dzisiaj już trzeci kubeczek, świeża, zaparzona kolejna. Życząc smacznego przy yerbie, podpowiadam, że natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli. Twoje zdrowie. Obcować ze wszystkim, co nas otacza, a nie na przykład ze słuchawkami. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie przestępstwo w stosunku do siebie stosuje bardzo dużo ludzi. Idzie ulicą, słuchawki na uszach, biegnie, biega gdzieś, słuchawki na uszach, prawda? Jakby odizolowujemy się, mówiąc o sobie, no nie zdarza mi się to, no ale jako ludzie, powiedzmy globalnie mówiąc, nie wszyscy, ale znakomita część społeczeństwa właśnie w taki sposób się zachowuje. Należy obcować ze wszystkim, nie ze słuchawkami, ze wszystkim, a nie tylko z telewizją, z tymi prawdami i prawami telewizyjnymi. Obserwować, być obserwatorem, konsumować to życie, jeśli mogę użyć takiego słowa, bo jesteśmy w ogóle społeczeństwem konsumenckim, prawda, nierozwojowym, kiedy technologie pchają nas praktycznie do tego, żebyśmy byli zrobociali już spore ilości ludzi, to właściwie chodzi jak roboty, w zasadzie żadnego pomyślenia własnego intelektu i tak dalej. Zresztą wczoraj tutaj miałem ciekawą rozmowę, przyszła pani, znana postać, taka utytułowana też, bo z rodzin tych dawniejszych magnackich, że tak się wyrażę, rozmawialiśmy, akurat czytałem mój artykuł również i mówię, czy mogę coś panu zasugerować, podpowiedzieć. Ja mówię, ale oczywiście będę wdzięczny. No, podkreśliła, że jest pan zbyt inteligentny i ma pan taką biegunkę myślową, to znaczy, że bardzo dużo, ma pan tak rozbudowane zdanie, jest to poetycko, to jest pisarsko znakomite rozwiązanie i absolutnie chylę czoła. Przy czym musi pan zrozumieć, że jeśli ma pan do szerokiego gremium trafić, no to musi pan to wszystko uprościć, dlatego że znakomita większość tych chodzących robotów, to już jest moje zdanie, pani używa innego słowa, jest kompletnie takich, którzy czytają i nie dotrzeć do nich. Ja mówię, pani, ma pani absolutną rację, ale z drugiej strony często jestem zaskoczony, gdzie wydawało mi się, że moja jedna kurka wodna, ten ktoś jakiś taki bardzo przyziemny, właśnie technologia prawa i prawdy telewizyjne i tak dalej, i raptem pozwoliłem dać sobie gazetę z moim artykułem i ten ktoś ten artykuł przeczytał, czasami przychodzi, wie pan, nie wiem, ale ja każdy pan artykuł wycinam i układam sobie pewnego rodzaju książkę. Zmusimy pan do czegoś, jakiegoś przemyślenia. Ja wracam do pana artykułów i podkreślam, miała ta pani hrabina absolutną rację, nie zmienia to faktu, że nie jest chyba tak tragicznie z tym społeczeństwem. Jest jakiś tam procent, nie jest to promil, ale procent ludzi, którzy zaczynają widzieć światełko w tunelu, jak często powtarzam, nie jest to pociąg. Jest to światełko, które tam jakby mówi o tym źródle, że widzę gdzieś światełko, tam chyba i jakieś to światełko ze źródła, cokolwiek byśmy definiowali jako źródło, ale to dobre, to mądre, to fajne, to takie człowiecze, prawda, to światełko. Zatem bądź obserwatorem, obcuj ze wszystkim. Jeśli idziesz ulicą, obserwuj ludzi, uśmiechaj się, weź, przyklej sobie do twarzy uśmiech. Może będziesz dziwnie wyglądał w tym smutnym towarzystwie, które idzie ulicą, ale drodzy Państwo, tak to działa. Ja zobaczyłem to w Ameryce. Ameryka, która współcześnie jest jakby, nie chodzi mi o politykę, ale kiedy pojechałem tam, byłem tam paręnaście razy. Pierwszy raz słyszałem oczywiście, że w Ameryce to bla, 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 bla. Ja bym najczęściej mówili to o tej Ameryce. Ci, którzy nie byli, pamiętają, że jeśli już do Ameryki, to trzeba być w wielu różnych rejonach, żeby mówić, że byłem w Ameryce, bo jak ktoś był w Nowym Jorku, to był w Nowym Jorku. To nie jest Ameryka, to jest część tych wszystkich stanów, to jest Nowy Jork, prawda? Jeśli byłeś w Las Vegas, to byłeś w Las Vegas. Jeśli w Los Angeles, to Los Angeles. Jeśli na Florydzie, w Orlando, to byłeś w Orlando, czy jakiejś innej Tampie, czy jakimś Bostonie, prawda? Ja akurat wymieniam, czy Chicago. Te miasta pamiętam, do których udało mi się być. Waszyngton oczywiście. I każdy z nich jest częścią tego wielkiego kraju, ale jest tylko częścią. I to, co tam też odkryłem, że tam ludzie, no wydawałoby się, no teściowa do niego przyjechała na tydzień czasu, siedzi 3 lata, prawda, firma zbankrutowała z pracy, jakiś tam poszedł, wywalili, żona chce rozwód, prawda, dzieci się w szkole nie uczą i tak dalej, a on uśmiech na twarzy i how are you? I'm fine, prawda, no to było dziwne, to było takie, wydawało mi się udawane, ale drodzy Państwo, stestujcie i zostawmy już tą Amerykę, ale stestujcie to na sobie
Idź do lustra i uśmiechnij się. Pamiętam taką technikę, którą kiedyś taki profesor z San Francisco mi podpowiedział, fizyki zresztą profesor, i mówi do mnie w ten sposób: wiesz co, jeśli masz jakieś spotkanie, jedziesz na jakieś spotkanie i masz, powiedzmy, no jesteś zdobowany, nie chce ci się czy cokolwiek, twoja twarz wykazuje widocznie tendencje depresyjne, wiesz co, weź lusterko, ustaw na swoją twarz i mów do siebie: jestem szczęśliwy, jestem radosny i tak dalej. Wiesz co, i to jest tak irracjonalne, tak nielogiczne wydawałoby się, że w którymś momencie zaczynasz się śmiać do siebie, no faktycznie, no gadam takie rzeczy, które są niekompatybilne z moim wyrazem twarzy, ale w którymś momencie ta twarz posłuchała tych słów, mówi: wow, i uśmiech na twarzy. Idź i uśmiechnij się do kogoś na ulicy, uśmiechnij się przy stole wiosennym, tak, przy stole wiosennym, przy stole świątecznym, jakikolwiek świąteczny dzień, czy może niedzielny jakiś wspólny obiad czasami się uda. Wiesz co, jeśli już komuś mówisz na przykład smacznego, ja widzę, ktoś tam pali papierosy, więc ja mówię: smacznego. I nie dlatego, że jestem nieżyczliwy, tylko dlatego, że rzucę mu dobrą myśl i znakomita większość przyjmuje to za dobrą monetę. To jest fajne. Dlaczego? Dlatego, że moje intencje są właściwe. Po prostu smacznego. Skoro palisz i smakują tobie te papierosy, okej, pal. Jeśli będziesz lubił palić, a nie palił dlatego, że bo nerwowy jestem, to ten papieros tak cię od razu nie zabija. Daj Boże, że jeszcze palisz z prawdziwego tytoniu, jak znajdziesz je, bo w tej chwili znaleźć papierosy z prawdziwym tytoniem, to ho, 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 albo jeszcze ha, ha, ha. W każdym razie, do czego zmierzam? Do tego, żebyś obcował ze wszystkim. Obcował z ludźmi, obcował ze zwierzętami. Dzisiaj słuchałem pana Jacka i pana Roberta, którzy mówią o tym, co się... Ciekawe nagranie. Pytanie było panu Robertowi, gdzieś tam piesek odszedł był, no i żona go spytała: a co się dzieje z tym pieskiem, gdzie on poszedł? Do jakiegoś zwierzęcego nieba i tak dalej. To ciekawe rozważania, dywagacje, wbrew pozorom nie takie sobie od. No więc kwestia obserwacji, obcowania ze wszystkim, obcowania z lasem, uśmiechnij się na ulicy. Po prostu uśmiechaj się. Jeśli wychodzisz ze sklepu, to życz komuś dobrego dnia, ale zrób to z dobrą intencją, nie sztampę jakąś. Miłego, cudownego, wspaniałego dnia, kiedy tutaj ktoś wchodzi: witam serdecznie, czym mogę podratować? Ja najczęściej używam takiego zdania z uśmiechem i z dobrymi intencjami. Większość klientów, którzy już nas odwiedzają, czy w gabinecie, czy w sklepach najzdrowszych, to wiedzą, to wywołuje u nich uśmiech, a czasami takie zastanowienie faktycznie, czym by Pan mógł mnie podratować? Czym natura mogłaby podratować? Ja tylko narzędzia mogę podsunąć, podpowiedzieć. Ale każdy ma te możliwości obcowania ze wszystkim i mało tego. Do czego zmierzę? Mówiąc obcuj ze wszystkim, nie ze słuchawkami, nie z prawami, prawdami telewizyjnymi. Wiesz co? Zacznij obcować przede wszystkim sam ze sobą. I to jest podstawowa, kluczowa myśl, z którą chcę cię zostawić. I mam nadzieję, że dosłuchałeś tego do końca, że to pozwoli tobie w jakiś sposób zastanowić się, czy ty umiesz obcować z sobą, czy umiesz odpoczywać. Ja na przykład, kiedy słyszę, jak ktoś mówi: nudzę się, nie wiem, ja nie rozumiem tego słowa, bo nigdy w życiu się nie nudziłem. Jeśli przebywam sam, to się nie nudzę sobą, obcuję z sobą samym. Słucham siebie, słucham swojego oddechu, albo po prostu wyłączam się i sięgam po te światełko w tunelu, do tego źródła. Ono jest tam we mnie, pokazuje niby tam, ale to ono jest przecież we mnie, w tobie też. Zatem obcuj ze wszystkim, nie z prawami, prawdami telewizyjnymi. Obcuj przede wszystkim z sobą samym. A to ci pozwoli obcować ze wszystkim w takim pełnym tego zrozumieniu. Baw się dobrze, do miłego. Pozwolę sobie na przypomnienie. Najzdrowszy sklep taoria.pl. Oczywiście najzdrowszy sklep medycyny zdrowia z naciskiem na zdrowie. Bardzo ważna rzecz. Zdrowia. Medycyny zdrowia. Bo kiedyś medycyna generalnie kojarzyła się ze zdrowiem, a współcześnie to raczej tak nie jest. Fajnie mi tutaj z tego zegara takie uszy tutaj widać. Oczywiście najzdrowszy sklep jest konsekwencją biogabinetu terapii naturalnych WIEM, czyli wiedzy, informacji, energii, materii, w konsekwencji intelektu takiego mądrego, mądrości intelektualnej, tudzież homeostazy na umyśle, na ciele, na duchu. Baw się dobrze. Do miłego.